Wracamy do pytania. Dlaczego jednak mamy tak wielu chrześcijan ograbionych ze szczęścia, satysfakcji, zaspokojenia i radości? Skoro diabeł jest mistrzem kłamstwa. Mamy to? Mistrz kłamstwa. To jest pierwsza rzecz. I złodziejem. Zgadzamy się z tym? Jest złodziejem. To w jaki sposób, nie już pytanie nie jest czy, ale w jaki sposób on chce cię ograbić i okraść z satysfakcji. Więc pytanie nie jest, czy diabeł cię okrada z satysfakcji. Pytanie nie jest, czy on chce ograbić cię ze satysfakcji. Pytanie jest, jak cię robi. Nie ma tematu pod tytułem wszystko jest dobrze, ale jakoś nie wyszło. Nie, nie. Okradziono cię, ponieważ w Jezusie mamy pełnię radości, w Jezusie mamy pełnię pokoju, w Jezusie mamy pełnię satysfakcji. Biblia mówi, że tu na ziemi, tylko tu, za życia tego tu, musimy się z tym zmagać, później już nie. Teraz wokoło nas chodzi lew ryczący, mowa o diable, który czyha na odpowiedni moment, aby pochłonąć ciebie. I Biblia mówi, że on jest po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Więc pytanie nie jest, czy to robi, tylko jak to robi. Jana 10:10 mówi tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. To Jezus mówił i pokazywał kontrast między diabłem a nim. I on powiedział tak. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. On przychodzi, jeszcze raz posłuchajcie, tylko po to. Trzy cele i Jezus powiedział, tylko te trzy są jego. Kraść, zażynać i wytracać. Innymi słowy, destrukcja. Więc można by było powiedzieć, na ile u ciebie destrukcji i spustoszenia, może lepsze słowo, spustoszenia, na tyle wróg się wkradł. Nie powiesz mi, że czwarte poronienie to wola Boża. Nie znam takiego Boga. Diabeł niesie śmierć. To ta gnida jest winna, nie Bóg. On jest złodziejem. On przychodzi. Co on robił? On od zawsze chciał kraść, zażynać i wytracać. To jest złodziej. Jak myślisz, skoro Jezus umarł za nasze choroby, Biblia mówi, sińcami i ranami Jezusa jesteśmy uzdrowieni, to skoro On umarł, żebyśmy byli zdrowi, to zgadnij, kto wysyła ci pakiet chorób od A do Z. Ja nie mówię o zwykłym przeziębieniu i katarze, bo to jest w kosztach życia na ziemi. Ja mówię o tym, że nagle dowiadujesz się, że masz guza wielkości miski od prania w brzuchu. Ja mówię o tym, że nagle dowiadujesz się, że masz coś nie tak w swojej głowie. Że masz jakieś dysfunkcje. Kto to zrobił? Kto jest autorem? Diabeł. On jest po to, aby kraść, zażynać i wytracać. On nie ma żadnej litości. Nie ma miejsca, wiecie, ludzie mają to do siebie, że nawet jeżeli są odporni na krew i są jakimiś, wiecie, bójkarzami, lubią rozróbę, to jest jakiś próg, gdzie choć trochę człowieczeństwa się włącza, rozumiecie? Nagle przerywasz. No rozumiecie, niektórzy potrafią dać komuś w zęby, ale ten sam człowiek już nie odkroi komuś żywcem ręki. Wiecie, o czym mówię? Diabeł natomiast się nigdy nie zatrzyma. On nie ma żadnego progu wrzucenia cierpienia na człowieka, w którym by posłuchał tego, jak my mówimy, ile można. Kiedy my mówimy, ile można, wiecie, taki tekst, ile można jeszcze to nieść? Wiesz co? Diabła to nakręca.
musisz zrozumieć, że On cię będzie doił, doił, aż wyjdziesz się z ciebie ostatnie w stanie z łóżka. Z tym się mierzymy. Dobra wiadomość jest taka, że jest pokonany w autorytecie imienia Jezus. Ja nie potrzebuję się go bać, ja muszę skupić się na autorytecie w Jezusie, aby go załatwić, aby wyegzekwować moje zwycięstwo. Moje zwycięstwo, które jest już dane, ale ja muszę je wyegzekwować. Ja muszę stanąć i wyegzekwować w autorytecie, zażądać tego, co moje. Dlatego, kiedy mówimy o głoszeniu Ewangelii, kiedy mówimy o zmienianiu rzeczywistości, to odbieramy terytorium wroga. Załóżmy, że w jakimś mieście było mnóstwo jakichś akcji kryminalnych, sprzedaż narkotyków na ulicach, wiecie, ludzie ćpają na ulicach, umierają na ulicach i nagle, wyobraźmy sobie, kościół w takim mieście podejmuje wojnę z tymi i mówi, zakończymy to w 3 lata. I w momencie, kiedy oni wchodzą z Ewangelią i zmieniają to miasto dla Boga, jest odebrane terytorium. Oni weszli na terytorium, które jest wydane dla nas, ale które okupuje diabeł. Macie to? My idziemy po to, co nasze, bo to naprawdę jest nasze, ale wróg to okupuje. Zdrowie jest moje i twoje, tylko wróg się przyczepił. Satysfakcja jest moja i twoja, tylko diabeł nas okrada. Pewność i stabilność funkcjonowania jest twoje i moje. Tylko diabeł przychodzi i okrada. Trzeba się z nim rozprawić. Wojna wygląda w ten sposób. Ty masz pozycję zwycięską, jesteś przeznaczony do tego, aby odebrać terytorium. Pytanie, czy w to wierzysz i bierzesz artylerię, którą dał ci Bóg. Jeżeli weźmiesz to, co ci dał i użyjesz tak, jak on powiedział, wygrasz. Ale nie możesz czekać, że wróg przyjdzie i powie, wiesz co, tu chorągiewkę jednak zabieramy, bo to wasz teren. Tak to nie działa i nie działało i nie będzie działać. To działa w ten sposób, że ty masz wejść i wyegzekwować. Więc ci, którzy czekają jako chrześcijanie biernie, nigdy nie spotkają się z zwycięstwem. Bo to oni mają w mocy imienia Jezus odebrać to, co jest ich. Cześć. Cieszę się, że tutaj jesteś. Wierzę, że to przesłanie przyniosło nowe rzeczy do twojego życia. Zachęcam cię do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych nauczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co jest wizją służby Nations on Fire, lub jeśli rodzi się w twoim sercu pragnienie bycia naszym partnerem, chciałbyś wspierać nas w modlitwie bądź finansowo, to zapraszam cię do linku, który właśnie pojawia się na ekranie. Obserwuj moje media społecznościowe i pozostajmy w kontakcie. Trzymaj się!